Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam cię w kolejnym odcinku z Kronik Myrtany Archolos. Słuchajcie, no i ruszamy w stronę miasta, tu Gerka nam troszeczkę podpowiedział, gdzie powinniśmy iść, chociaż nie podpowiedział nam, w którą stronę, tylko powiedział nam, no, do miasta. Tylko, że tu są dwa wejścia do miasta, w lewo i w prawo. My może pójdziemy sobie w sumie tędy. Tak myślę, chociaż widziałem, że tutaj są już bestie polne obok, więc trzeba będzie się mieć na uwadze. O, są też karawany, więc możemy sobie w każdej chwili wrócić do Silbach. Oj, to mi się podoba akurat, bo dawno w Silbach nie byliśmy, to raz. Mamy troszeczkę rzeczy, które moglibyśmy sprzedać, to dwa. Ale pytanie, czy nie lepiej właśnie wejść do miasta, o ile będziemy mogli wejść do miasta, bo to w sumie też nie jest powiedziane, nie, że nas wpuszczą. Może będzie trzeba zrobić jakąś misję, żeby nas w ogóle wpuścili. Więc, no tak wiecie. O, rzeczny mirt. Rzeczne mirty, pamiętam, że były w miarę drogie. Więc chętnie sobie je podniosę. Tu jeszcze są kolejne. Dobra. Więc ja się naprawdę zachowuję tak, kurna, no jak... Padające gwiazdy były. Jak taki typowy Polak. W grach RPG, to znaczy zbieram wszystko. Esencja lecznicza. No dobra, wejdźmy sobie tam, zbierzmy to. Jakby nie było, free leczonko będzie. Dobra, strzały. Ale kurwa, ja zapominam, jak się tu pływa w tej grze. Ja mogę jakoś tak, o właśnie. Dobra, esencja lecznicza. No, ale to... Kurna, powiem wam, że jest ciężko, nie? Naprawdę jest ciężko pływać w tym gotiku. Jest tu coś jeszcze? Chyba nic. Dobra, wychodźmy stąd, bo dostanę na łeb za chwilę. O ile uwielbiam tą serię, nie? W sensie w ogóle gotiki, to pływanie w jedynce i dwójce to jest jakiś dramat. O ile w ogóle w jedynce można było pływać, bo ja w sumie nie pamiętam. Można było pływać? Dajcie znać w komentarzu. No serio, nie pamiętam. No w dwójce na pewno można było, ale w jedynce? W sumie? Kurka, nie wiem. O, jest jakiś typ. A, ale to jest goniec, dobra. Z gońcem to nie będziemy gadać. No widzę, że brama jest zamknięta. Więc podejrzewam, że nas jednak, słuchajcie, nie wpuszczą, wiecie? Podejrzewam, że będzie trzeba coś zrobić, żeby wejść. A my tego glejtu w sumie nie mamy, nie? A ty gdzie? Jak to gdzie? Do miasta. To oczywiste, do miasta. To chyba oczywiste, do miasta. W takim razie równie oczywiste będzie, gdy poproszę cię o pokazanie swojej przepustki. I chyba musiałem ją gdzieś zostawić. Chyba musiałem gdzieś ją zostawić. Tak też myślałem. Kurna, no i co teraz? I co teraz? Jest przypał. Może by się dało... Może by się dało ten glejt wziąć od tego kupca w Silbach i na nim wejść. Bo to jest niepotwierdzone info jak coś. Nie wiem, czy to się da. Ale pójdźmy sobie najpierw tutaj na farmę zobaczyć, co tu się dzieje, bo być może, niewykluczone, że będzie tu jakaś misja do zrobienia i za nią może będziemy móc mieć... Nie wiem, co to, ale nie chcę chyba wiedzieć. Już nie wiem, w co mam wierzyć. Coś na mnie tu ryczało. O kurwa! A to dzik, dobra. I jeszcze jeden parszywy stwór załatwiony. Dobra, zabili go za mnie w zasadzie. Jest tu jakiś jeszcze jeden? Ja się zastanawiam, co to jest, bo te dziki to wyją jakby nie wiadomo co, nie? Ognisty korzeń. Dobra. Tu jeszcze coś było. Nie wiem gdzie. O, jest. Leśna jagoda. Nie chcę się leczyć. Mam telekinezy używać. Dobra, strzały. Ciekawe, co tu te strzały robią. Ziele lecznicze. Mogę tu wejść? O! Światełko. No kur... No... Marvin! No Marvin, proszę cię! Nie utrudniaj! O, dziękuję. Wiecie, czasami można z nim się dogadać, no tylko trzeba go po prostu od czasu do czasu sprowadzić na dobre tory.
Natomiast zastanawiam się, czy my jesteśmy w stanie... Grafice, tekstury, modele, niebo, nie, to nie o to mi chodziło. Obraz. Troszeczkę... Podciągnąć tą jasność. Bo mam wrażenie, że jest za ciemno, ale to nic nie zmieniło, ej. Muszę dać jasność na fulla. To na fulla, tamto na fulla, to nic nie zmienia, nie? Ciekawe. Gamma też nic nie zmienia. Jaki jest... Jak, gdzie jest logika? Gdzie jest logika tego ustawienia w takim razie? No dobra, ale tu możemy z kimś chyba pogadać, czy nie? O! Zaginął mój brat Jorn, może coś ci się obiło o uszy? Zaginął mój brat Jorn, może coś obiło ci się o uszy? Nie widzisz, że coś robię? Spada! Aha. Ej, ty. A ten? O, fajnie, że się zbugował. Co powinienem wiedzieć o mieście? Jak idzie praca? Co powinienem wiedzieć o mieście? Jestem zajęty. Kurwa, wszyscy są tu zajęci, naprawdę? Tym dziadkiem będzie można pogadać na bank. Zaginął mój brat. Zaginął mój brat Jorn. Może coś obiło ci się o uszy? Niestety, nie wiem, o kim mówisz. No taki duży, no. Nie widzisz, że coś robię? Aha. Co powinienem wiedzieć o mieście? Coraz częściej słyszę o szaleńcach próbujących dostać się do miasta drogą morską. Morską? Idioci, tak jakby nie wiedzieli, że strażnicy dokładnie pilnują swojego portu. Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć, że wodą nie ma co wchodzić. Trudno mi w to uwierzyć. Tutaj ktoś w środku jest? Nie masz tu czego szukać! Dobra, ja nie z tobą chcę pogadać, tylko z nim. Lachti. Znaczy, z nim mogę pogadać, tylko musi być dzień, żeby on wyszedł na zewnątrz. No dobra. Trudno. A z tym farmerem mogę pogadać? Ej, ty. Może on coś będzie wiedział. Zaginął mój brat Jorn. Może coś obiło ci się o uszy? Nie. Aha. Co powinienem wiedzieć o mieście? Strażnicy bram od jakiegoś czasu stali się strasznie podejrzliwi. W każdym widzą potencjalnego uchodźcę. Można oszaleć. Dobrze wiedzieć. Czyli uchodźcy są tu niemile widziani. Już wiemy, że jesteśmy niemile widziani w tym wszystkim. No dobra. Tylko się zastanawiam, czy ma sens, żebyśmy poszli do drugiej bramy. Czy tam nam coś innego powiedzą? Albo czy nam powiedzą, że nie wiem, co mamy zrobić, żeby dostać przepustkę? Odprawili cię z niczym, prawda? O! Podobno potrzebuje jakiegoś glejtu. Tak, ostatnio zaostrzone zostały przepisy. Jeśli nie jesteś obywatelem, to nie wejdziesz bez odpowiedniego pisma. Czy masz takie? Masz jednak szczęście. Tak się składa, że mogę ci pomóc dostać się do środka. No nie gadaj. Wybieram się do Silbach. U tamtejszego starszego wioski mógłbyś dostać taki dokument. Chęcią cię tam zaprowadzę. No nie gadaj, że on... Naprawdę? A jaki ty masz w tym interes? Jako przedstawiciel gildii kupieckiej, tak jak wielu moich kolegów rozsianych po wyspie, oferuję usługi eskorty. Za kilka monet zaprowadzimy cię do każdego ważnego miejsca na wyspie. A jako, że i tak zmierzam do Silbach, to proponuję promocyjną cenę. No dobra. A nie ma jakiegoś innego sposobu, by się tam dostać? Nie ma jakiegoś innego sposobu, by dostać się do miasta? Tego nie powiedziałem. Glade to najpewniejszy sposób dostania się do środka. Ale gdybyś miał dokument potwierdzający, że zostałeś wysłany w jakiejś sprawie do miasta, powinieneś zostać wpuszczony. Oczywiście zawsze zostaje też klasyczna łapówka. Ale to raczej bardzo ryzykowne, gdy nie wiesz komu i ile zapłacić. Większość strażników przy bramach to straszni służbiści. No to tego byśmy nie chcieli. Dobra, to pójdźmy do Silbach w takim razie. Zaprowadź mnie do Silbach. I tak w sumie chciałem tam wrócić, więc... jest git. O. Jesteśmy na miejscu. Jeśli będziesz potrzebował wyruszyć w dalszą podróż, to w tym miejscu możesz spotkać mnie lub któregoś z moich kolegów. Jezus, jakie to jest zajebiste. Nie muszę przynajmniej biegać między tymi lokacjami. Tylko mogę się po prostu teleportować. Jak miło.
Mój Boże, jak miło, tylko szkoda, że jest noc. Dobra, prześpimy się do rana. Bo to ewidentnie jest jakiś wieczór, noc czy coś w ten deseń. Więc tu trzeba się przespać do rana. I wtedy tak, pójść odwiedzić parę osób. Między innymi chciałbym pójść odwiedzić niekogo innego jak Kowala. Żeby zobaczyć, czy ma coś ciekawszego dla mnie niż to, co ja mam aktualnie. Bo może powinien mieć. Dobrze by było, jakby miał, o tak powiem. Dobrze by było, jakby miał. Ale nie wiem, czy będzie miał. O, Jorn miał tu kuferek. Raz, dwa, trzy. O. O, no i nice. O. Ktoś wyciągnął miecz. Mam nadzieję tylko, że nie na mnie. Przeraża mnie myśl, że ciało mojej córki leży nadal na tej plaży. Muszę się tym zająć. No nie, Ezekiel, no błagam cię. Może pójdę po twoją córkę, co? Może pójdę po twoją córkę? Nie, to jest coś, co ojciec musi zrobić sam. Jednak nie chcę zakopywać mojej ukochanej córeczki gdzieś w rowie pod lasem. Należy jej się właściwy pochówek. Mógłbyś pomóc staruszkowi i porozmawiałbyś z lokalnym magiem? Może znajdzie się miejsce na tutejszym cmentarzu. Ja jeszcze zregeneruję siły przez chwilę. Pomyślę o tym. Dobrze, tylko pamiętaj, nie mamy dużo czasu. Dobra, pójdziemy to zrobić. Pójdziemy mu to zrobić, niech ma coś od życia. Mam tylko nadzieję, że ten miecz wyciągany to nie był na mnie, ale chyba nie. Petra ma coś nowego. Nie, tylko tamten pancerz ma, dobra. Czyli nic ciekawego. Dobra, pójdźmy od razu do tego maga. Nie zastanawiajmy się. A tu kto stoi? A tu Kurt stoi, dobra. Kurtem to za chwilę sobie pogadamy może. Znaczy inaczej, najpierw pójdziemy pogadać z magiem. Wrócimy do Ezekiela, pójdziemy do Powala i wtedy możemy się zastanawiać nad kolejnymi krokami. Gdzie jest Logvar? Hej. O, jest. Hej, Logvar. Ezekiel chciałby pochować na tutejszym cmentarzu swoją córkę. Ezekiel chciałby pochować na tutejszym cmentarzu swoją córkę. Nie masz nic przeciwko? Ja nie, ale mieszkańcy mogą na to patrzeć nieprzychylnym okiem. Poza tym dochodzi jeszcze kwestia gruntu. To nie przychodzi za darmo. O Jezus, dobra, czyli trzeba zapłacić jeszcze. No dobra, czy ja mogę stołu do pisania użyć i coś przepisać? Mam coś do przepisania w ogóle? Mam lodową strzałę. Wszystko. Otwieranie zamków. Nie, dobra, nic więcej nie chcemy. Nic więcej nie chcemy. No dobra, zapiszę sobie tylko, słuchajcie, tak wiecie, awaryjnie. Awaryjnie trzeba zapisywać co jakiś czas, prawda? Awaryjnie. Pójdziemy sobie teraz do Ezekiela, pogadamy z nim, podejrzewam, że to się skończy tym, że będziemy musieli wrócić tu za chwilę. No ale no cóż, jest jak jest, nie? Jest jak jest. Natomiast jeszcze Kurt nam tu zostaje biedny, który tak stoi i się patrzy. Podejrzewam, że z nim nie będziemy mieć za dużo interakcji, no bo jednak dalej nic nie wiemy, oprócz tego, że Jorn jest w mieście. Chyba, że... Bo Kurt ma kontakty z miastem, może on ma Glade. Ezekiel. Aha, to co mam zrobić teraz? Poczekajcie. Kochana córka. Mag wody, mieszkańcy wioski będą nieprzychylnie patrzeć. Zorganizowanie go będzie się również wiązało z... Czyli pewnie muszę z ludźmi pogadać. O kurwa, z którymi? Hej, ty. Nie, tu nie. Tu też nie. Ja nie wiem, z kim mam pogadać. Bastian? O. Mam wszystko. Jaja ścierwojada. To dla ciebie. Weź ich się przyda. Dobra, tu nic. Hej. Tu też nic. I się tak zastanawiam, ale może to będzie tak, że do starszego wioski musimy po prostu pójść. I z nim pogadać na ten temat. I dopiero wtedy będzie jakaś, wiecie, informacja. Hej. Kazemowi przeszkadzamy.
Nie, ten tylko o Jorna, ale to nie będę pytał, bo to już wiem. Co się z nim stało? Uwe! Chwila. Pokaż, co masz. Ten ma topór Drwala. Jak on jest zupę z pokrzywy. I lagi ma po jeden. W sumie tych lag mogę sobie kupić parę. To mi się przyda. Broń sobie zaraz sprzedamy, ale ja bym chciał przede wszystkim zrobić sobie strzały. Bo nie mam. I to jest problem. Stwórz strzały z lag. Wszystkie. 150 strzał na jakiś czas powinno chyba wystarczyć, nie? Tak myślę przynajmniej. Dobra. Farmerką to tu nie mamy co gadać. Idźmy do naszych kowali. Nie wiem, ze Stone'em może najpierw. Chcę być silniejszy. A nie, bo dobra, z nim to nic nie możemy pohandlować. Nie ma takiej rzeczy, której bym nie naprawił. Czego potrzebujesz? Walstwo? Nie, pokaż co masz na stanie. On ma ten zakrzywiony miecz, nie? Ale to jest tylko miecz, no. On ma tu tyle rzeczy. A nic ciekawego tak finalnie, nie? Młot kowalski. Byśmy mogli sobie wykuwać później. W sumie to nie byłoby takie głupie. Tym bardziej, że tu ma parę tych rzeczy. Ja bym wolał coś długiego, w sensie jakąś lagę albo coś w ten deseń. Ale widzę, że on tu nic nie ma takiego. Nic bez sensu. Dobra, zgubę Antoniego nie sprzedawajmy, bo zguba Antoniego może być do jakiejś misji potrzebna. Więc to na razie zostawmy. Zardzewiały topór, kiepski miecz. Ten kostur, prosty nóż akurat potrzebuje. Ten łuk mogę jeszcze w sumie sprzedać, który tu mamy, krótki. Zawsze to nam parę groszy wpadło. Nie wiem, czy coś jeszcze w sumie mam do sprzedania, ale chyba nie. Dobra, zostawmy to tak jak czas jest. Na mnie. I ten mieszek, który tu mamy, na pewno trzeba otworzyć. 155. O, złoto. Czy jedno jakieś tu leży? Nie, wydawało mi się. No dobra, no to idźmy do starszego wioski w takim razie. Nic tu po nas. Punktów nauki mamy za mało, żeby zrobić cokolwiek aktualnie. No, zdecydowanie. To będzie troszeczku... I coś tam leży, czy mi się wydaje tylko. A nie, to chrząszcze chodzą, dobra. Wiem, że coś tu leży. Co tam robisz? Co tu jest? Żadny mieszek. Mądra decyzja. A czego ty tam szukałeś, he? Spokojnie, spokojnie. Tu by trzeba było nocą pewnie przyjść. Oby to było coś... Słyszałeś coś o włamaniu? Widziałeś gdzieś łysego miesięcznego? Słyszałeś coś o włamaniu? No nie chcę z nim gadać. Słyszałeś o tym, bo jakby wiemy, co się stało. Włamanie do Kurta? Pierwsze słyszę. Ale nie zdziwiłbym się, gdyby stał za tym ktoś z was. O, od czasu, gdy tu się pojawiliście, myślicie, że wszystko wam się należy. Do roboty byście się zabrali, jak porządni ludzie. Tam byś się, kurwa, do roboty wziął, a nie stoisz cały dzień w jednym miejscu i udajesz fajnego, no. Gałganie. Widziałeś gdzieś łysego, umięśnionego faceta? To jeden z was? Tak, to mój brat. Zaginął i szukam kogoś, kto by coś wiedział na jego temat. Zaginął? W tej wsi nic i nikt nie ginie od tak. Znając was, obcych to pewnie wlazł, gdzie nie powinien był wleźć i podkrada zapasy uczciwym ludziom. Tak, tak. Dokładnie tak jest. Dokładnie tak jest. Tak jak mówisz. Brak mi słów. Jesteś nareszcie. I co, udało ci się coś ustalić? Z tego, co mi powiedział Felix, wygląda na to, że Jorna uprowadziło dwóch ludzi. Dowiedziałeś się, jak wyglądali? Jeden z nich był wysoki i tęgi, a drugi chudy jak szczapa. Wyprowadzili Jorna wschodnią bramą wioski. Tak jak przypuszczałem. Nikt nie zrobiłby takiego bałaganu w pojedynkę. Dziwi mnie tylko, dlaczego Felix ich nie zatrzymał, gdy miał ku temu okazję. Wziął ich za biesiadników odprowadzających pijanego towarzysza do domu. Felix nigdy nie był bystrzakiem. Z drugiej strony, widząc dwóch i to najpewniej uzbrojonych ludzi, wątpię, żeby chciał zgrywać bohatera. Czegoś jeszcze udało ci się dowiedzieć? Postanowiłem pójść drogą na północ w nadziei, że uda mi się ich dogonić albo znaleźć jeszcze jakieś ślady. Polujący w okolicy myśliwy powiedział, że znalazł świeże ślady trzech ludzi, które prowadziły na północ. Wszystko wskazuje na to,
że Jorn jest już za murami Archolos. No to mamy problem. Miasto jest duże i Jorn może być praktycznie wszędzie. Będziemy potrzebowali pomocy i to nie byle kogo. Mówiąc o pomocy, jak poszła rozmowa ze starszym? Próbowałem go przekonać, żeby dozbroił wartowników. Rozesłał wieści po okolicy i poinformował straż. Ale... Ale? Ten stary dureń za nic ma naszą znajomość. To co zrobimy teraz? Na wyspie istnieją tylko dwie organizacje, które faktycznie mogą nam pomóc. Straż Miejska i Gildia Kupiecka. Obie dysponują wystarczającymi środkami i koneksjami, które mogą być pomocne w odnalezieniu twojego brata. Może jednak pomysł z przeniesieniem się do miasta wcale nie był taki zły. Poszedłbym z tobą, ale muszę załatwić tu jeszcze kilka formalności. Mam jednak dla ciebie małą radę. Z doświadczenia wiem, że na początku warto się trochę pomęczyć, żeby później móc czerpać korzyści. Porozmawiaj z Albynem. Jeśli będziesz dla niego przykładnie pracował, to może sam załatwić ich lejc do miasta. Jakoś sobie poradzę. Wiem, że sobie poradzisz. Sprytny z ciebie, chłopak. Tak jak swojego brata. Nie trać wiary, chłopcze. Jorn jeszcze się odnajdzie. Bez naszej pomocy wątpię. Na mnie już pora. Zostanę tu jeszcze parę dni, ale pewnie niedługo sam wyruszę do miasta. Może za resztę oszczędności załatwi nam jakieś lokum. Jeśli uda mi się dostać do miasta, jak cię odnajdę? Odwiedź Syreni Lament. To karczma w dzielnicy portowej. Prowadzi ją moja stara znajoma. Tam będziesz mógł się zatrzymać i tam się spotkamy. Jest na wyspie ktoś, kto nie jest twoim dobrym znajomym? Cóż, mamy szczęście, że mieszkam tu prawie całe życie. Pora wykorzystać te atuty. I jeszcze jedno, na wszelki wypadek staraj się nie rzucać w oczy. Jesteś tu nowy, a nowi łatwo wpadają w kłopoty. Będę o tym pamiętał. W takim razie do zobaczenia niebawem. Trzymaj się. Trzymaj się, kurcik, trzymaj się. No, no wyruszamy do miasta, słuchajcie, wyruszamy do miasta, ale zanim jeszcze wyruszymy gdziekolwiek, to idźmy może sobie do kuchenki zrobić jakieś żarełko, bo mamy go bardzo mało, a w sumie nie wiem, czy mam na tyle składników, zobaczymy zresztą. No, ale no temat zaczyna się robić coraz ciekawszy z tym porwaniem. To trzeba powiedzieć wprost. Jestem w stanie cokolwiek sobie zrobić. Rażone owady. No dobra. Bułeczki. Dobre i to. Ryby mam, dobra, to sobie mogę zrobić. Ale jest bida, co? O, te zupki mogę zrobić. Dowolne warzywo jeden. O kurwa, no to faktycznie. Trzeba będzie, słuchajcie, chyba pójść i powykupować warzywa u ludzi. Bo my nic nie mamy, nie? My nic nie mamy i to jest problem. I to jest problem. Może w beczce coś nowego się znajdzie? Nie. My nic nie mamy, słuchajcie, i to jest problem. Natomiast zrobimy sobie to już w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Jeśli nie subskrybujecie mojego kanału, to go zasubskrybujcie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i zapraszam was do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć!